znalazł pan chwilę, żeby opowiedzieć jakąś historię związaną tam z tymi opowieściami? Nie, nie, ja dziś taki chory jestem, głowa mnie tak boli, że nie wiem. Nie wie pan, czy przyjechał już? Przyjechał. No. No. To... Nie da rady. To może innym razem. Innym razem, tak, na pewno. No, dobra, pewnie. Taki byko-jeleń, coś takiego. Może jeszcze ogon. Dobrze, zapeścić to chwilę. Ja wiem, od dziadka. Tak. Ale właśnie to było na bagnie Sporzeckim, a pan wtedy mieszkał przy samym bagnie, bo tam pan mieszkał na Smorzewie, nie? Tak. No to pan miał w ogóle najbliżej do tego i to podobno przez 2 lata wyło. Wyło jakieś zwierzę. Nie przypominam sobie. No to ja nie wiem już. Niektórzy to pamiętają, niektórzy tego nie pamiętają, a nawet mój dziadek powiedział, żeby pójść do pana, bo pan to będzie najprędzej w ogóle pamiętać, nie wiedzieć, co to było. To tylko taki szkic był. No, to był taki szkic, bo ja zwykle to maluję sprayem i od razu, tylko że spray tak jak tam u pana zeszło z tych drzwi, nie? Tak. Po prostu jak smaruję taką smolastą, grubą farbą, to dłużej, na więcej lat będzie. Teraz to już pędzlę. Poza tym to jest trochę bardziej z gestu i to jest tak, moim zdaniem, jednak lepiej. A gdzie smo? Konie wrony, a gdzież moje lejce, a gdzie Ciociu. Ciociu, przyszedłem do ciebie zapytać się o te opowieści do projektu Przystanek w Kurówku. Kiedyś o tym mówiliśmy, że przyjdę do ciebie i pogadamy o tym, co? No dobrze. A są jakieś historie tutaj związane z duchami na przykład tutaj? No tak było słychać, że kiedyś tam już jechał, że na koniu czy coś jechali, czy tam straszyło. Gdzie? Ale w tym miejscu? No tutaj jakieś kostce za Barkiskiem. Przy tej piwnicy? No, przy tej piwnicy. I jak to tak było słychać, że jechali w konia i właśnie i tam, że kot wyleciał, a tam, że koń na nogach ustał do góry. To by było fajne. No tak kiedyś to było, teraz to na razie nie, ale kiedyś tak było, że tak było słychać, że jedną osobę postraszyło. No, a jak wiesz, dlaczego teraz już nie mówi się o tych historiach? No, ja nie wiem, przepadło, już tak się nikt nie interesował. Może dlatego, że ludzie już nie spędzają razem czasu, nie opowiadają sobie właśnie historii, dokładnie. Tylko siedzą w domu, prawda? Dokładnie, może tak być. No właśnie, może tak być. Ale, no ale tam z kolonii, stamtąd. No dobrze, co będę wiedziała, to córeczka, leć albo do taty, albo do dziadka, bo kogut cię tutaj pobije. Chodź.
Muszę spojrzeć na nią, bo ten komuś ja widzę. A opowiedz mi tą historię z tymi zakopanymi księgami tutaj. Czym? Te zakopane księgi, co są tutaj w Gorzewie. No tutaj na dołku, które miały być zakopane i one miały chronić tutaj, wiesz. Aha, to Ewangelie. A no to tak kiedyś to chodziły takie procesje, ksiądz i ludzie i zakopywali Ewangelie, robili kopce na miedzach i Ewangelia to jest pismo takie z Pisma Świętego Ewangelie. Zakopywali tam. I to było, miało chronić od huraganów, od burz strasznych, od takich wiatrów, huraganów, ulewów strasznych, to te Ewangelie chroniły. I może było dobre, bo tak jakoś nie słychać było, żeby takie były huragany jak teraz są. Ale jak przyszły maszyny i rowek pogłębiali, rozszerzyli, zginął kopiec Ewangelii, nikt nigdzie nie znalazł, poszło gdzieś tam. Aha. No i się skończyło. No i przyszedł wiatr i wam dach zmiótł z domu. To było wtedy, tak? No to nie było wtedy, no ale powiedzmy, że to pomogło. A. Aha, ja to nie usiądę, bo ja już tyle miałam. Tam zdjęć, dziękuję bardzo. Dobra, dziadek, mógłbyś opowiedzieć tą historię związaną z tym zwierzęciem, z tym ptakiem, czy czymś, co było na bagnie, bo dojrzało. Nie wiadomo, czy to był ptak, czy to był zwierzak, bo to tak było, tu słychać było okropnie to. Ale jak to było? W którymś momencie, w latach 80. po prostu zaczęliście słyszeć tak, to by było, wycie, tak? Tak, tak. I nawet przyjeżdżali tu. Kto? Nie wiem skąd przyjeżdżali i sprawdzić co to jest. No. I nie mogli sprawdzić co to jest. Czy to był ptak, czy to jakiś zwierzak, czy coś. Nie mogli tego sprawdzić w ogóle. Mhm. I jak długo to było? To było dość długo. Dość długo. Ale miesiące, lata? No to było, czy ja wiem, ze 2 lata. To. A, no to długo. Tak. A duże to było? A nikt nie widział i oni nie widzieli tego. A ta milicja i w ogóle gmina? Milicja to nic nie tego, tylko to donoszone było i do gminy, i do tego, ale co, jak tego niewidoczne to było w ogóle. A komuś coś się stało w tym samym czasie, w lesie? Czy komuś się jak stało było, coś? To nie było groźne, tak? Nie. To nic nie było groźne, nic nie tego, tylko te odgłosy, co słychać. Się śmieją, że tam pies i tak. Ja dokupiłem jeszcze kwiaty w tym Borkowie. No i teraz zaczekam z godzinę, bo tak na 13 się poumawiałem z ludźmi. Kwiaty to ci powyrywali do ogródka posadzić. Tak jak mieli zniszczyć kapliczkę. No. To zobaczysz. Tak mówiłaś, że 2 dni i nie będzie. Tak, i cały rok już stoi. No to zobaczysz, kwiatami. No to trudno, no co? No to jest powód, żeby tego nie robić, żeby ich nie wsadzać? Siadź tam, proszę. Chodź, Laurek, babcia już idzie do ciebie, czekaj. Chodź, tu będziesz w pokoiku. Wszyscy jakby się całkowicie alienują w ogóle.
od siebie. I chyba już... Chyba nie ma tu już żadnej wspólnoty. Nie mam wcale tak dużo bliskich osób. Zwykle jednak pracuję i zwykle z ludźmi łączą mi jakieś takie relacje zawodowo-artystyczne. Rzadko jakieś takie pogłębione. Ale na razie jakby jest okej, jest dobrze. Ale nie wiem, ja chyba nie mam zbyt wielu pogłębionych relacji z ludźmi. No to rzeczywiście może niech będzie tak, jak pani Trzcińska mówiła, nie fala. No, ale było droga, to ja pokazywałem. Tak. Tu pani mówi, że po skokach. Takie trójkąty po skokach. Ten w boczu, później ten, i odwrotnie, tu i odwrotnie. Tak, takie trójkąty. Ale czy nie patrzymy? Ale teraz jest. A co tu się będzie działo, jak będzie ten przystanek finalnie wyglądał? Ten przystanek kiedyś pełnił funkcję takiego miejsca, w którym spotykali się mieszkańcy, głównie dzieci i osoby starsze, i oni nam opowiadali, ja też tutaj przychodziłem, jak byłem dzieckiem, oni nam opowiadali tutaj różne historie związane z regionem. No i teraz to jest próba przywrócenia właśnie tych opowieści, tych historii do tego miejsca, tak żeby one znowu kojarzyło się z tym, że ludzie się tutaj w ogóle spotykali, prawda? Bo ja lubię swoją rodzinną wieś, pola, domy, drzewa, ludzi, którym śpiewam swą prostą pieśń. Nie wiem, to może sobie zmienisz, czy jak? Super, to jest idealne. Dobre, jest idealne. Jest dobre też na ten. Jeszcze taka piosenka, ale to jest taka, ja wiem. To jest dobre, ale to już nam starczy, bo nie mamy tak dużo miejsca na wyświetlaczu, żeby bardzo dużo tekstów dać. A to jest idealne i to się połączy z tymi historiami, które już zebrałem. Super, bardzo dziękuję, to mi bardzo teraz pomogło. To kiedy było w Górówku na dożynkach śpiewali? Pamiętam, bo pani robiła te dożynki. No, pani tu jest lokalnym działaczem. Nie, ja już usiadłam, w Górówku się nie da. Ja wolę gdzieś iść na jedną wioskę. Kurówko jest oporne. Kurówko to ja sobie wyolbrzymia, nie wiadomo, że jak ktoś coś robi, to musi mieć z tego korzyść. No to może pani zacznie ze mną współpracować w kolejnych projektach w regionie w ogóle. Masz. Ale to grupy. Z takimi ludźmi to trzeba w taki sposób walczyć, że za łeb, słuchaj no. Nie podoba ci się, nie przychodź, ale nie odradzaj innym, tak. Nie brudź nam tu, są chętni i... Pani ma bardzo duże doświadczenie, no bo pani tutaj robiła... Nie, znaczy się, ja jestem taka, nie wiem, agresywna może. Nie, poddaję się właśnie tak. Nie podoba ci się, to spierdalaj, a przyjdą inni, którym się to podoba i to trzeba zrobić, bo to jest potrzebne ludziom. Nie, ja się staram nie zniechęcać. Mnie nie zniechęcają takie historie. Ja już się tego nauczyłem, że trudno, będę... Parł dalej po prostu do skutku, do skutku. Ale cóż takiego? Witam bardzo serdecznie państwa. Kurówku tutaj na przystanku. Bardzo dziękuję, że tak wiele osób przyszło mimo kiepskiej pogody na otwarcie nowego, kolejnego już tutaj działania artystycznego w Kurówku, którego ja jestem inicjatorem. Chciałem podziękować bardzo serdecznie za wsparcie do tej pory i za to, że państwo coraz bardziej angażujecie się w kolejne działania artystyczne i mam nadzieję, że w przyszłości będą kolejne działania. Którym jest najmilej odpocząć na chwilę w upalny dzień, w
którym jest najmilej odpocząć na chwilę w upalny dzień. Bo ja lubię swoją rodzinną wieś. Bo ja lubię swoją rodzinną wieś. Pola, domy, drzewa, ludzie, który śpiewa ową prostą pieśń. Pola, domy, drzewa, ludzi, który śpiewa swą prostą pieśń. Brawo. Ja poproszę o bis. La 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 la